Znajdujemy się tak w Warsaw Expo. Jesteśmy na targach techniki pakowania i opakowań Warsaw Pack. Jest to trzecia edycja targów. Wyróżniliśmy strefę techniki pakowania, strefę opakowań, strefę automatyki i robotyki, strefę logistyki oraz strefę etykiet. Prezentujemy przede wszystkim roboty mobilne Mobot AGV służące do automatycznego transportu, a także roboty do aplikacji Pick and Place. Jest to robot Tower, który tutaj na targach akurat przykłada soczki, natomiast może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie potrzebujemy szybkiego i precyzyjnego układania elementów z miejsca na miejsce, czy na przykład układania ich w paczkach. Jeżeli chodzi o roboty mobilne, mają zastosowanie naprawdę w różnorodnych branżach. Jest to intralogistyka, ale zarówno na liniach produkcyjnych, jak i w magazynach, czy też w transporcie pomiędzy magazynem a linią produkcyjną. Co istotne, opracowaliśmy również własny system nawigacji laserowej. Wpisaliśmy program, który pozwala robotowi orientować się w przestrzeni bez jakichkolwiek linii w posadce i dzięki temu sprawnie poruszać się z miejsca na miejsce. Obecnie klienci są wymagający. Mamy potrzebę zaopatrywania się w wysokiej klasy produkty. Oczywiście, co za tym idzie, produkty, które są ładnie wyeksponowane, a to ciągnie za sobą konieczność odpowiedniego zapakowania produktu. Tak więc jest to branża, która ma dużą przyszłość, rozwija się. Rynek jest bardzo wymagający i produkty muszą być zapakowane estetycznie, szybko, sprawnie i szybko dostarczone do klienta. Firma Sorter jest producentem nowoczesnych linii technologicznych służących do pakowania, służących do sortowania, jak również wszelkiego rodzaju ciągi technologiczne transportu wewnątrz hali, wewnątrz magazynu. Dzisiaj tak naprawdę prezentujemy nasz produkt, czyli Abzumi Spatial. Jest to produkt składający się z czterech bloków, czyli z bloku edukacji, bazy wiedzy, asystenta oraz modułu wsparcia. Mamy ze sobą urządzenia holograficzne firmy Microsoft. To są Microsoft HoloLens. Dostępne na rynku urządzenie, które rozumuje w przestrzeni 3D. Dzięki niemu jesteśmy w stanie zaprezentować holograficznie wszelkiego rodzaju produkty. Poczynając od wizualizacji produktów, również interakcje z tymi produktami oraz pokazywać i demonstrować procesy przemysłowe, które zachodzą na liniach. Rozwiązujemy m.in. takie problemy jak czas i redukcja kosztów związanych z wdrożeniem nowego pracownika do przedsiębiorstwa. Dodatkowo eliminujemy błędy ludzkie poprzez analizę danych obrazu, które wykonuje pracownik, dzięki czemu zmniejszamy właśnie po pierwsze błędy ludzkie oraz podnosimy efektywność oraz jakość wykonywanych czynności przez pracowników. Jeśli chodzi o ilość zapytań i ruch na polskim rynku, notuje się od ostatnich miesięcy, od ostatnich lat coraz to większe zainteresowanie automatyzacją produkcji i automatyzacją podawania komponentów. Cała ta magia, całe to segregowanie tych kości odbywa się dzięki systemu wizyjnemu dostarczonemu przez firmę Avicon. System wizyjny rozpoznaje nam ilość oczek na kostce, która to wychodzi z podajnika wibracyjnego, a następnie ta odczytana wartość jest przekazywana przez całe sterowanie do manipulatora, do delty. Delta wie, ile oczek ma włożyć do którego pola odkładczego. Następnie wszystko wraca na taśmociąg, kostki wracają do podajnika wibracyjnego i zabawa zaczyna się od nowa. Po trzeciej edycji Warsaw Pack widzimy bardzo duże zainteresowanie potencjalnych wystawców, jak również widzimy, że zwiększyła się liczba odwiedzających co do poprzedniego roku. Dlatego z wielką nadzieją i perspektywą patrzymy na czwartą edycję, która odbędzie się w marcu 2019 roku.